Zamordowali Polaka nasi najwięksi sojusznicy. Ci, których nawet faraon nie mógł zdzierżyć. Małe czapeczki, a taki duży problem. Nasi przyjaciele, którzy widzą w nas zwierzęta bez duszy, bo tak mają zapisane w swojej świętej księdze złożonej z wielu tomów. Jesteśmy niczym zwierzęta, których cyniczne wykorzystywanie i oszukiwanie jest traktowane niczym jakaś cnota oraz polecenie najwyższego. Zaatakowali z premedytacją ten konwój humanitarny i reakcja za Rządu Polin oczywiście standardowa. Naiwnością było spodziewanie się innej, ale dobrze, bo maska z węży powoli opada. Programowanie cierpiętniczą propagandą zaczyna już nie wystarczać, chociaż. Trochę oczy się ludziom otwierają na oczywiste rzeczy znane od 2000 lat. Ludzie w sieci oburzeni, szambo nastrojów wybiło, ale wydaje mi się, że na krótko my mamy wszyscy słabą pamięć, a ten temat jest przecież szczególny. Niedobra o tym mówić, niedobra o tym mówić głośno, bo nagle człowiek może pracę stracić, dostać depresji oraz stygmat pewnej ideologii, bo wiadomo, że to dopiero pewien malarz uroił sobie w głowie bezpodstawną. Niechęć do nich, a wcześniej w historii wszyscy żyliśmy razem w radości, szczęściu, harmonii i zadłużeniu. Pacynki sejmowe pokrętne wręcz zaczęły przepraszać, wiadomo kogo, możemy się spodziewać, że jeszcze pieniądze za te trzy rakiety im zostaną zwrócone, bo zmarnowane w sumie te trzy pociski i jeszcze jakie straty wizerunkowe dla najbardziej etycznej armii świata. Padnijmy wszyscy na kolana i przeprośmy głośno władców naszej kolonii, szumnie nazywanej. Polską myślicie, że życie Polaka, czy kogokolwiek innego to ma jakąkolwiek wartość dla tej specjalnej nacji, że z nimi się da rozmawiać, negocjować, umawiać się, jak można to robić, gdy z ich perspektywy my jesteśmy niższymi bytami. Wystarczy posłuchać trochę wypowiedzi wielkich mędrców, z których wręcz wylewa się pogarda. Dla innych oni wszyscy tak myślą i zawsze myśleli, te wszystkie wypędzenia idące w setki to nie wzięły się przecież z nikom chyba że uwierzymy w jakąś powszechną telepatię i wrodzoną nietolerancję, która objawiła się w każdym miejscu na Ziemi, gdzie pojawili się bardzo sympatyczni goście. Te same wnioski, te same rozwiązania, no cóż za przypadek. Gdzie się nie pojawią, to dzieje się to samo. Ewidentnie pan z Wąsem wcielał się w kolejnych władców, królów i książęta przez te tysiące lat. Ja rozumiem, kilka, kilkanaście razy by doszło do czegoś takiego. Można by się doszukiwać, że rzeczywiście ktoś sobie coś ubzdurał, no ale nie trochę ponad tysiąc razy z ponad stu miejsc. No ludzie, pomyślcie, wielki pan ambasador się wypowiedział i w kontekście tej tragedii przypomniał zgaszenie pewnego świecznika. Nie wiem jak wy, ale nawet mnie to delikatnie wzburzyło, mimo tego, iż doskonale wiem, czego się spodziewać. Po naszych braciach. W sumie nie ma tu nic zaskakującego. Oni się tak zawsze zachowywali, zachowują i zachowywać będą. Życie kogoś poza nimi mają szanować. Jak oni własnego Mesjasza ukrzyżowali. Śmierć i zgaszenie świeczki. Co ma jedno do drugiego? Tylko w wykrzywionym umyśle mogło nastąpić takie zestawienie. To, co zrobili, było oczywiście zwykłym wypadkiem i pan ambasador widział większą konieczność w poruszeniu tematu rosnących nastrojów przeciwko nim. Pewnie wypowiedział. Ściśle skalkulowana na wywołanie dokładnie takiej reakcji, jaką spowodowała, ludziom się ulało, i już cyk, wracamy do standardowej retoryki. Świat zły, oni ofiara. Zawsze trzeba tą jedną cierpiętniczą kartę rozgrywać. Stare zagranie, które bardzo dobrze działało do niedawna, dopóki nie zaczęli urządzać jawnej masakry, ile tam już dzieci przenieśli do wieczności swoją drobną odpowiedzią na październikowe wydarzenia, ale widzicie, każda nawet najdrobniejsza krzywda, słowo bądź gest w ich kierunku, to jest przecież metafizyka, wręcz naruszenie podstaw rzeczywistości, to jakby bogów na ziemi źle potraktować. Z takiej perspektywy to rzeczywiście zgaszenie przenajświętszej świeczki białą mgłą to była największa nie do pomyślenia wręcz i ostateczna herezja. To jest zbrodnia, a nie tam jakaś śmierć naszego rodaka, któremu zachciało się pomagać cierpiącym ludziom. Dobrze, że go jeszcze nie oskarżyli o przynależność do pewnej organizacji, z którą nasi przyjaciele tak dzielnie i precyzyjnie walczą. Żeby to była tylko jedna negatywna rzecz, którą zawdzięczamy tym wspaniałym istotom, które stąpają po tej ziemi. Ubogacając ją we wszystkie najgorsze plagi. Ale o tym nie dobrze mówić. Mamy mieć łeb schowany w piasek, bo naszym panom się to nie podoba. Więzienia i sądy już czekają, aby zająć się siewcami nienawiści, którzy ośmielają się zwracać uwagę na to, co się dzieje. Oj, jeszcze odwołajmy się do największej tragedii w historii galaktyki. 600 trylionów dusz zabrane, które trzeba wypominać za każdym razem, gdy pojawia się jakaś krytyka. Ja proponuję wprowadzenie do życia Poliniaków obowiązkową dzienną godzinę medytacji nad tym tematem, godzinę medytacji bicia się w pierś. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I Jeszcze raz, moi drodzy, głośno krzyknijmy, niech to wybrzmi: Polin przeprasza, jaśnie panu.